15 lat parmiennie, że to jest strasznie długo dla takiego obiektu, w którym jednak rosną rośliny, które są nie z naszej strefy klimatycznej. Jest to ogromny okres czasu. Powiedzmy sobie, że w tym pawilonie historycznym rosną najstarsze rośliny, które były właśnie sprowadzone w 1924 roku na wystawę roślin egzotycznych, która zapoczątkowała właściwie tą palmiarnię. I te palmy wtedy miały około 70 lat, w tym momencie mają około 170 i są cały czas z nami. Palmiarnia składa się z 4 pawilonów roślinnych i 1 pawilon jest akwarystyczny. Każdy z pawilonów roślinnych przedstawia inne gatunki tych roślin. Pierwszy pawilon, w którym właśnie się znajdujemy, jest to pawilon roślin użytkowych. Tak więc między innymi zobaczymy tutaj na przykład pomarańcze czy pieprze. W drugim pawilonie, który jest takim najbardziej tropikalnym, zresztą sama nazwa pawilon tropiku, jest bardzo ciepło, bardzo wilgotno, poczujemy się jak w prawdziwej takiej strefie podzwrotnikowej. I zobaczymy ciekawe rośliny, między innymi rośliny owadożerne czy storczyki. Trzeci pawilon jest pawilonem historycznym i właśnie w tym pawilonie rosną te 3 najstarsze nasze palmy. To są warsztaty właśnie ekologiczne. Mamy taki projekt Punkt Mieszkańca, w ramach którego robimy różne takie warsztaty. Troszkę na wzór ZPT szkolnego, którego już nie ma, ale tutaj z okazji stulecia palmiarni dzisiaj mamy takie ogrodnicze warsztaty i robimy domki dla owadów zapylających i robimy doniczki na takie nasze polskie kaktusy, czyli na rozchodniki. Słyszałam, że się tyle zmieniło, bo byłam może 15 lat temu, a teraz przyjechałam z córką i z wnukiem. No właśnie, jak wrażenia po tych 15 latach? No na pewno rewelacyjne. No bardzo dużo się zmieniło, wiadomo. No pięknie jest, naprawdę. Jest tu warto przyjechać i spędzić miło czas. No to przed tymi roślinami się wszystkimi zachwycam, nie? Zoglądam, wysokość w ogóle, no piękne, no te palmy piękne, kwiaty, no wszystko piękne.